jeśli kliknąłeś albo kliknęłaś w ten film, to znaczy, że chcesz dowiedzieć się, jak zdobyć tego wspaniałego ufoluda, który jest nowym huge petem. No i słuchajcie, widzowie, w dzisiejszym odcinku omówimy wszystkie możliwe opcje oraz przede wszystkim będziemy rozmawiać na temat tego właśnie, jak w 100% zdobyć go do momentu, aż jest on dostępny. Na samym starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem. Przypominam, że rozdaję huge pety dla subskrybentów, którzy są po pierwsze w grupie Yomao Games, na której za niedługo pojawi się mój pierwszy tryb w Robloxie, a dołączając za grupę dostaniecie Game Passa oraz peta za darmo już od startu gry. Ponadto za obserwacje na Twitterze trybu, ponadto za obserwowanie na Instagramie, ponadto za wbicie na Discorda, dlatego jeśli chcecie brać udział w czterech aż konkursach na właśnie huge, no to wbijajcie ze względu na to, że po prostu będę wybierał spośród osób, które są na Discordzie, na Twitterze, na Instagramie oraz na grupie Yomao Games. Dobra widzowie, nie ma co przedłużać w takim razie. Słuchajcie, generalnie pewnie was nie zdziwię, jeśli powiem wam o pewnej rzeczy. Widzicie, załóżmy, że sobie wchodzimy na Pet Simulatora, co nie? No i sobie tak myślicie, kurde, fajnie by było rzeczywiście, żeby coś się robiło podczas kiedy ja realnie w grę nie gram. Podczas kiedy, no, na przykład śpicie albo jesteście w szkole. No i dzięki temu powstała właśnie ta funkcja, czyli właśnie Daycare. No i generalnie widzowie, wchodząc sobie tutaj, możecie sobie odebrać właśnie w tym momencie, tak jak ja. Zresztą, no, bardzo dużo boostów, bardzo dużo coinów, bardzo dużo diamentów, no generalnie bardzo dużo wszystkiego. No i tak, pierwsza opcja jest taka, widzowie, że możecie sobie za 1300 robuxów bodajże dokupić 10 dodatkowych slotów na właśnie pety. Tak jak widzicie, ja tutaj mam ich 20. I tutaj raczej nikogo nie zdziwię to mówiąc, no bo to jest logiczne i tutaj każdy mądry widz o tym już doskonale wiedział. No i sobie enrolujemy, co nie? No i tutaj będąc w grze, za 2 godziny dosłownie będziemy mieli wszystko gotowe. No bo czas jest razy 3, no a tutaj jest 6 godzin, więc tak na dobrą sprawę, co 2 godziny możecie sobie to odbierać. Możecie to robić 24 godziny na dobę, generalnie możecie tutaj wyciągnąć 12 razy dziennie to, więc to jest bardzo dużo, jak macie 20 petów, to już w ogóle, bo 12 petów to tak jakbyście to wyciągali 24 razy dziennie. Teraz wam pokażę, jak wyciągać 48 razy dziennie. Sposób jest bardzo prosty, generalnie wystarczy widzowie, że sobie wejdziecie na przykład na Devoida, no i na Devoidzie znajduje się taki magiczny budynek, oj, w ogóle, bo tutaj ja mam pełną skrzynię, dobra, zobaczmy, co mi wysłaliście widzowie na szybciorka, bam, 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 dziękuję serdecznie w ogóle każdemu, kto wysyła mi gifty, na nick oczywiście Yoshi Wixa, bo Yoshi Inba zbanowane konto, na którym wydałem ponad 500 000 robuxów. No niestety, widzowie, wszystko stracone. Permban dalej jest i prawdopodobnie nie otrzymam unbana przez jeszcze długi, długi czas. Tak czy siak, widzowie, klejmujemy sobie wszystko. Dziękuję wam serdecznie. No i słuchajcie, tutaj znajduje się taki magiczny budynek z napisem Hardcore Mode. W ogóle coś się stało z tym znaczkiem. Tak powiem wam, że chyba tutaj Preston nie zadbał. Tak czy jak wchodzicie sobie tutaj, widzowie. No i generalnie, jak znajdujecie się już na hardkorze. W ogóle ja dalej chory jestem, nie? Możecie mi napisać zdrówka, bo będzie mi bardzo miło. Sorry, że ja tak o tej chorobie, ale. Ale trzymam mnie już tydzień, a nagrywam dla was filmy. Dlatego warto subskrybować, bo nie jestem jak większość youtuberów, że ojejku, mam katarek, nie mogę nagrywać. No dobra widzowie, znajdujemy się już na hardkorze, jak widzicie. No i na hardkorze jest mega fajna opcja, mianowicie widzowie, macie tutaj też Daycare'a. I tutaj jak widzicie, mam zupełnie inne pety i tak na dobrą sprawę możemy sobie tutaj odebrać. No i dostałem, jak widzicie, kolejne boosty, dostałem diamenty, hardkorowe coiny i dosłownie wszystko, czego mi trzeba. Więc widzowie, Daycare działa podwójnie. Jeśli o tym nie wiedzieliście, to zostawcie lajka. Ale, no właśnie taka jest funkcja, że teraz w tym momencie na normalnym świecie się nam przetwarza wszystko, wiecie, te nasze pety siedzą sobie w tym Daycare, zdobywają nam coiny, boosty i tak dalej. W ogóle boosty sobie odpalam nawet na 2 dni i tak dalej, teraz to jest mega spoko. No i widzowie, równolegle tak samo działa to na hardkorze. Ciekawostka widzowie, będąc w grze na hardkorze, przyspiesza wam również normalną krainę i na odwrót, więc jeśli macie odpalonego Daycare'a na hardkorze oraz na normalnym świecie i jesteście w grze, to tu i tu macie pety do odebrania co 2 godziny. To jest w ogóle mega spoko opcja. Ja niestety widzowie tutaj na hardkorze na tym kocie nie mam zbyt wiele. No niestety taka sytuacja. Więc tu sobie otwórzmy jakiekolwiek pety, żeby... O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Prawdopodobnie sobie wywaliłem tutaj. Dobra, keep, keep, keep. Wszystko widzowie keep. Tutaj widzę, że ludzie odpalają sobie boosty. Więc widzowie, dzięki temu sposobowi w łatwy sposób na hardkorze możecie sobie wbić bardzo dużo wszystkiego, tak na dobrą sprawę. Wszystkiego, bo jak widzicie teraz sobie dropimy legendarki, rery. Zaraz sobie możemy zrobić rainbowy. Później to dajemy sobie na Dark Matter. I tak na dobrą sprawę macie bardzo fajne pety, żeby sobie po prostu grać na hardkorze. Dlatego myślę, że to jest spoko sprawa. No, tak jak mówię, ja miałem naprawdę bardzo fajne pety. Niestety tych petów już nie mam. No, ale z epików, z legendarek i tak dalej możecie sobie zrobić, wiecie, kartun, coiny, piątki. No i dzięki temu możecie grać na hardkorze jak totalny szef. Zapomniałem, że na hardkorze też trzeba więcej petów, żeby zrobić rainbowa w ogóle. Dobra, czy nam wejdzie, czy nam spali?
O, jest. No i szczerze wam powiem, widzowie, że z takimi petami na hardkorze już jest git. Teraz tak na dobrą sprawę wystarczy, że damy sobie je do Dakera, no bo po to je w sobie robiliśmy. No i teraz, widzowie, wystarczy, że właśnie te hardkorowe pety sobie tutaj damy do środeczka. Ważne jest ogólnie, widzowie, żeby na hardkorze wszystkie pety, które dajecie sobie tutaj do środka, były hardkorowe. Bo pamiętajcie, że hardcore ma swoje przeliczniki. Ja tutaj niestety wszystkich petów hardcore nie mam, no ale tak na dobrą sprawę te pety 4, które tutaj daję, są lekko bezużyteczne. Dlatego pamiętajcie, że na hardkorze dawać pety hardkorowe, ze względu na to, że one po prostu mają lepsze przeliczniki na wszystko i tak dalej. Z takim składem powinniśmy mieć bardzo dużo coinów i powinniśmy mieć naprawdę jeszcze większą łatwość w zdobywaniu wszystkiego, widzowie. Dlatego myślę, że to jest mega spoko opcja. Również pamiętajcie, że jak gracie na hardkorze, to sobie tutaj otwierajcie te wszystkie gifty, bo bardziej oddaję robienie tego na hardkorze. No i ogólnie jedna kwestia, widzowie, ze względu na to, że, no jak wiecie, tutaj macie do zdobycia właśnie tego naszego ufoluda, o którym mówiłem. No i propos niego, widzowie, no to sytuacja wygląda tutaj tak. Jak wiecie, z free giftów możemy dostać cupcake'i. I te cupcake'i wyglądają tak, to raczej każdy wie, jak cupcake wygląda. Sytuacja jest taka, widzowie, że wydaje mi się, bo patrzcie, cupcake'ów mamy 110 tysięcy, a można je zdobyć dosłownie od roku i tylko 110 tysięcy osób je ma. Ja wiem, że to jest dużo, ale w skali huge to i tak jest mało. Bo na przykład takie jelly pinguiny, jak widzicie, 77 tysięcy, a mogliśmy je zdobywać chyba 2-3 tygodnie. Od tego tych heleroków to wiadomo, ile jest. Ale do czego dążę, widzowie? Do czego dążę? Generalnie wydaje mi się, że hype na te huge pety, który jest w tym momencie, ich jest chyba 7 na świecie, bo sprawdzaliśmy z Puzonem to wczoraj. Ich jest 7 na świecie, widzowie, może 8 już w tym momencie. Będzie je bardzo ciężko zdobyć i prawdopodobnie będą one cały czas do zdobycia właśnie w tym Dakerze. Tak samo jak cupcake'i są z free giftów, ze względu na to, że po prostu z tych dwóch aktywności codziennych Preston po prostu chce zrobić konkretne huge. Więc grając cały czas, widzowie, będziecie mogli mieć cały czas dużą szansę na zdobycie tego. Więc prędzej czy później na pewno każdy z was zdobędzie tego huge'a. Więc tutaj, widzowie, nie ma co się napalać, nie ma co się jakoś overhypować i myśleć, że o, nie dostanę tego huge'a, bo prawda jest taka, że i tak tego huge'a dostaniecie, bo prędzej czy później na pewno wam się przyfarci. Jeśli chcecie mieć większego farta, no to tutaj jeszcze jeden myk, widzowie. Mianowicie teraz mnie posłuchajcie. Mianowicie, widzowie, jak widzicie, teraz wchodzę do Pet Simulatora. Powiecie mi tak, ale Filip, co ty gadasz? Przecież to jest w ogóle normalna rzecz, że ty wchodzisz do Pet Simulatora. W ogóle, widzowie, już niedługo te bluzy dostępne będą, więc śledźcie mojego Instagrama, żeby dowiedzieć się więcej. Możecie zostawić lajka pod tym zdjęciem. Dziękuję, będzie mi bardzo miło. Szczególnie, że widziałem, że bardzo dużo osób ostatnio mi pisało komentarze. Zróbmy coś takiego, widzowie, że jeśli wbijecie na mojego Instagrama, czyli Yoshi Hitomayo, zalajkujecie to zdjęcie, czyli ostatnie, i napiszecie w komentarzu siema. To macie szansę zgarnąć jakiegoś huge peta z mojego ekwipunku. A później wylosuję jedną osobę i napiszę do ciebie na priv. Do ciebie, drogi widzu, napiszę. Więc pamiętaj, żeby wbijać na Instagrama. Link oczywiście w opisie. No i słuchajcie, widzowie, sytuacja wygląda tak. Jak widzicie, zamieniłem się w grubą kapibarę. Tak na dobrą sprawę, widzowie, w tym momencie każdy z was może po prostu zrobić jedną rzecz. Wchodzicie sobie po prostu na drugie konto, no i na tym drugim koncie, najzwyczajniej w świecie, dajecie pety do tego. Najlepiej oczywiście, widzowie, jak wiecie, dojdziecie sobie tutaj, do końca portalu, przejdziecie, tylko że trzeba te duże skrzynki, więc generalnie będziecie potrzebować prawdopodobnie jakiegoś mocniejszego peta. Jezu, jakie stare pety tutaj mam, to jest masakra. Patrzcie, jakie jajka tutaj mam w ogóle, widzowie, jeszcze. Więc generalnie, widzowie, wystarczy sobie przerzucić jakieś peciki, no i później najzwyczajniej w świecie będziecie sobie tutaj robić takie rany. Zrobicie parę kont, no i po prostu na tych paru kontach jesteście w stanie dziennie też bardzo dużo robić, ze względu na to, że na każdym koncie, jeśli jesteście wylogowani, no to możecie, że tak powiem, 4 razy dziennie na jedną krainę sobie zrobić tego Dakera. Więc jeśli użyjecie sobie 4 razy, a później zrobicie właśnie te questy tutaj, przejdziecie tutaj i pójdziecie na hardcora, no to macie już 8 razy, więc generalnie, no powiem tak, robicie sobie takie 3-4 konta, widzowie, w Robloxie, macie już przygotowane pety do Dakerowania. Nie muszą to być jakieś wybitne pety, wystarczy, że zbierzecie sobie na przykład, no nie wiem, ze 100 legendarek, tych właśnie walentynkowych, nawet gdybyście jakichś bonusów im dawać, po prostu macie jakiekolwiek pety, idziecie sobie wtedy do Enchanted Forest, robicie sobie jakieś bonusy, albo pod damage, albo pod zdobywanie coinów, cokolwiek. No i widzowie, ustawiacie sobie po prostu na dwóch krainach. Ja już tutaj, jak widzicie, kończę bić boksa, więc generalnie teraz wystarczy, że sobie pójdę tutaj, bam, bam, i wjedziemy sobie, widzowie, do The Voida. I teraz na The Voidzie, no to wydaje mi się, że chyba każdy już wie, o co chodzi. Tutaj sobie wbijamy na hardcora, a, bo musimy zrobić achievementów 25%. No więc jeszcze achievementy musicie zrobić. Tak czy tak, widzowie, polecam serdecznie to robić, szczególnie, że jest fajna opcja na Chromie. Mianowicie, jak macie Chroma, to macie, które konto chcecie użyć. I se robicie na przykład konto, załóżmy, kontynuuj bez logowania, piszecie tak, Roblox 2 i na przykład nick z gry, czyli na przykład tu by było, nie wiem, Yoshi i Vixa. Dajcie sobie jakiś kolorek losowy, na przykład różowy, no i później po prostu wbijacie na roblox.com, logujecie się, widzowie, na konto, no i po prostu na przeglądarce
na tym konkretnym koncie macie zalogowane to konto. No i wtedy wystarczy, że wpisujecie sobie Chrome, no i macie tutaj po prostu dodane swoje konta, więc możecie sobie klikać, jakie chcecie. No i na tych kontach macie pologowane wasze konta i po prostu wchodzicie i tyle, nic więcej nie trzeba robić. No więc widzowie, wydaje mi się, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam pomogłem chociaż trochę. Lekcja przedsiębiorczości zrobiona, więc widzowie, pamiętajcie o zostawieniu lajka, suba, komentarza oczywiście. Wbijacie na wszystkie sociale Yomao Games, ze względu na to, że już niedługo tryb, a w momencie, kiedy oglądacie ten odcinek, wrzuciłem kolejne linki. Dlatego myślę, że warto sobie bić, warto sobie zobaczyć, co tam sobie wrzuciłem i ewentualnie skomentować, wyrazić jakąś opinię. I to tyle, widzowie. Tutaj macie mój film, w którym to mieliśmy 24 godziny, żeby pokazać jak najwięcej granic. W innym przypadku straciłbym swoje auto warte 200 tysięcy złotych. A tutaj macie jakieś inne odcinki z Robloxa. Dlatego naciskajcie sobie tutaj. Do zobaczenia, do usłyszenia i hej!